Koba zwierzaku, naucz się grać bez exploitów, siema. Co? Jeden, jakie rage tutaj już lecą. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Soviet command had suffered greatly in the Great Purge, but we will overcome Nazi invaders coming soon in 2020. Znowu już tych hamielem? Powiem tak, to jest moje oficjalne słowo. Jeżeli przegram to, jeżeli się nie obronię, jeżeli Niemcy mnie pokonają, to nagrywam purpurowy Timur Wschodni na Modern Dayu, nie? Mówię to przy wszystkim. Ja to nagrałem. Dobrze mieć OBS-a włączonego. To powiem tak, jeżeli przegram z Niemcem, to nagrywam Timur Wschodni na Modern Day. To już zostało powiedziane. Mogę to na grupę wrzucić? Nie. Tak. Znaczy jak przegra to może, jak przegra to może. Wiesz co, ja praktycznie pierwszy raz będę grał Ruska na multi, to zobaczymy, czy uda mi się w ogóle zatrzymać Barbarossę, to będzie dosyć ciekawe. Jeśli chcesz być mój kochanek... Dobra, robię mi desant na Sewastopol, ale ja mam dla nich przygotowane specjalnie czołgi na Sewastopolu. Sorry, ja coś anulowałem, coś mi wysyłałeś, ale coś skancelowałem. Karabinę ci mogę... A nie, nie potrzeba, co ty? Czekaj, ty, ja bombarduję im tą Rumunię. W sensie, ja im bombarduję tą ropę, więc spoko. Oni chyba nawet się nie skapnęli, że ja tam ustawiłem te bombowce. Tak, oni mają tu się przebić, bo to do Wołki mają iść, nie? To są takie dywizje, żeby ich spowolnić. Zobacz, ja narobiłem strat u siebie. Ale ty masz na Kaukazie fajnie, bo masz część górek cięty. Ja też tam czołgi wysyłam i wszystko. To nie jest tak, że będą mogli mi tam coś zjeść dużo. Ja bym uważał na Estonię i te wysepki. Tam się mogą desantować. Dobra, dopłynęły w końcu moje czołgi. Będą w trzech mikrować, to będzie nawet, powiem ci, zabawne. No, ciekawe, kurwa, dla kogo? No na pewno nie dla mnie, powiem ci tak, nie? Czekamy na mocnego amerykańskiego. Kurwa, tu 30 dywizji mi wleciało na Kaukaz, stary, ja tego nie zatrzymam, nie? Nie ma opcji. Żebym ja 30 dywizji tutaj powstrzymał. Ale już wysłał dywizję. Tak, chłopie, zobacz, co tu jest, tu są Niemcy, tu są wszyscy na Kaukazie, czaisz? Autentycznie. Chyba to sam. Ale jaja. Powiedział, mamy to i od razu upadek Kijowa. No bo ja z nimi gram tak naprawdę, wiecie o co chodzi. A od buta. Double agent, nie? Mi się czaty pomyli po prostu. Chyba staram ja tutaj dojść. Czekam na organizację, więc i tak tam... Luz. To ja atakuję ich, jeszcze pinuję, bo to już końcówka, tak to zaraz będę miał. Gdzie wylecicie? Europa czy Sycylia? No Sycylię mamy, Sycylię mamy. Sycylia jest w Europie, tak ciekawostko. Dobra, Wireziak, słuchaj, jak ty nic nie robisz, to weź patrz chociaż front ten. Jakby to powiedzieć. Na rzekach? Na rzekach, czy się gdzieś nie no przebijają? No stoisz. Jeszcze Mińsk muszą przebić, w sensie... Japończyk ze mną pakt o nieagresji anulował, co śmieszne. Oho, niemieckie dywizje. O Boże, ale oni będą mieli attrition na tym Kaukazie teraz, chłopie. Ja ich tak specjalnie, ja ich tutaj tak zablokowałem teraz, że będą mieli tutaj potężny attrition, a ropy mi nie ruszą, więc lajtowo. O, bo lekkie dywizje niemieckie. Ej, ja im cały czas bombarduję ropę, jakbym mógł zobaczyć, ile im zbombardowałem, to spoko. Ale powiesz, gdzie one są? Oni są wszyscy na Kaukazie, Włosi i tak dalej, i oni mają takie attrition. Czekaj, ja spróbuję to teraz, chłopie, tymi czołgami dojechać do Batumi, nie? Może mi się uda. Zobacz, ja mogłem jakoś przypadkowo wyłączyć tak jakby te okienka z jednostkami dla przeciwników? Tak, weź kliknij M. To alo, bo to szkoda nawet naszej wojsk po prostu. No dobra, to trzymajmy się po prostu, stoimy tu. Tyle. Naprawdę, ja tutaj jakoś... to wytrzymamy... Zamknijmy to, bo to jest do zamknięcia tutaj. To jest tu do zamknięcia, na tej przecinie, tu. No lub desant, ja będę stał tutaj. Wireziak, niech mi Wireziak patrzy front i jak będzie coś mówił, to mi przekażcie, bo ja go mam, wiesz, na mucie, nie? Nic się nie dzieje na razie, oni dopiero do Witebska. Tylko mówię, wiesz o co chodzi, tylko mówię. Dobra, Amerykanie, zdawaj swoje czołgi na Normandii. Ty, patrz na Kaukaz, kurde. Odcinasz ich. Chłopie, to jest 20 dywizji, to jest niemożliwe, żeby oni tutaj mieli 20 dywizji hiszpańskich w prowincji jednej. 30! Ja pierdzielę, nie wiem czy wy to widzicie w ogóle. Jak widać. Atasze wysłaliśmy, ja nie widzę niestety, bo mi nie przyjął ham jeden. A, nam Atasze nie przyjmuje Łukasz, dlatego, dobra. Nie, Łukasz mi przyjął, Łukasz. O, jest, dobra. O Jezu. Ja się muszę stąd wycofać, bo to jest chłopie patola, nie? Ale dociśnij. Ale z drugiej strony jak ich wpuścisz i zamkniesz kotle, to będzie jeszcze lepiej. Tak, tylko nie wiem co jest w Smoleńsku, wiesz, bo ja tak po prostu stoję i... Na Sycylii. XD, dobra, XD, jest okej. Dobra, oni ale uciekli. Ale nie przebiją się. Oni uciekają. Się wypalają. Dobra. Uciekają, ale ich dogonisz ich. Tutaj. Mam nadzieję, że ten czołg wjedzie, wiesz, bo tu jest taki attrition, że jak z tych widzi. Dobra, tych po prostu puszczę plan. Spoko, niech lecą, wrócą na front. Tak, jakbyś włoskiej dywizji zamkniesz. Ale tu było wiele więcej, ja żałuję, bo ja mogłem tutaj na Kaukazie coś bardziej pograć. Ale mi brakuje jeszcze, wiesz, ubycia się, nie? Nie przebiją, w sensie pod Smoleńskiem ci się nie przebiło, nie ma mowy. Dobra, stańmy tu.
Zajmij to Batumi, żeby ci nie uciekli i resztę. Oni już nie uciekną, nie ma opcji. Znaczy, mogą w sumie. Bo te czołgi nie mają tu praktycznie organizacji. Już powoli cofają, bo wezmą chyba zaszokuje. Dobra, nie uciekną już, nie ma opcji, że mi wyjdą z Batumi, chłopie. Nie ma takiej opcji. Problem w tym, że widzi, że nie mam podzielności uwagi kompletnie, ja nie mogę robić... Dobra, usunęli te dywizje Essa. Znaczy, ja myślałem na początku, że ten desant to zaskoczył niekompletnie. Ja myślałem, że Kaukazu nie będzie granego przez Rumunów. A tu wjechały Space... Znaczy, nie wjechały Space Marinesy, ale normalne Marinesy im wjechały na Kaukaz. I wiesz co, gościu? Oni od początku wojny się nie skapnęli. Ja im bombarduję całą Rumunię, w sensie prowincję z ropą. Zobacz, że na czerwono się świeci. Dalej tam nie mają ten... No, ja aktualnie wrzuciłem bombowce na Niemca. Ja mam dominację powietrzną na Ukrainie. Widzę cały czas te 200 bomb... 5 było mówić, Koba, powiem ci, że moja piechota lepiej walczy niż to czołgi aktualnie. Gdzie zamknąłeś Japońca? A, na Malai. A, rzeczywiście. Tu. Kurde, tam... Ty, to jest? No, to weź go do puszu i siema. Ja w ogóle nie wiem, bo ja się patrzę na cały świat. Chłopie, zobacz jakie 24. Oni cierpią, a wy widzicie w ogóle jakie oni cierpią attrition. Ja nie wiem, wy widzicie mojego pinga teraz na Ataszę? Pinga nie. Na Ataszę się pinga już nie widzi. A, szkoda. Ja nie widzę, ale widzę, że mają pod... Chłopie, oni mają po 20 parę procent attrition tutaj. Bo nie wiem, czy im to... 70 te czołgi medium, co ja tak... Jak wiesz co, ja ich przez rzekę teraz atakuję tak, żeby ich zatrzymać, bo specjalnie się wycofają. Chciałem, żeby się ruszył i organizację stracił. 70% okay. Attrition się cofa już jeden. Czekaj, ja teraz ruszę z bramy Smoleńskiej. Poczekaj, ja teraz z bramy Smoleńskiej ruszę, bo czemu nie? A przebijasz te czołgi? Co? Nie walczę z czołgami jeszcze. Tylko powiem ci, te dywizje są spoko czołgów, ale one są pod defa. Ja lubię grać bardziej, wiesz, ofensywka, nie? Chłopie, ja nie wiem jak to jest możliwe, ale wychodzi mi na to, że oni mają 2300 maszyn w powietrzu. A ja mam 1600 tych myśliwców zwykłych, radzieckich od początku gry i ja mam dominację na Smoleńsku, stary. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale... No, na kolei im uciekają. Bez organizacji wszedł tutaj. No, Woskaru, ty... Nic, tylko się wycofać, nie? Weźcie, chłopaki, na Mesynę puśćcie atak, wszystkim, co macie. Tak, wszystkim, tak, co macie, na Mesynę puśćcie, bo wchodzi. Może nam siędzie. Ty, powiem ci, że ja wygrywam Smoleńsk na razie, spoko. Nie wiem, podszedł z Hiszpanem, ale headshot... Ja mówię, headshot na szczepionu wysłucham. 300. No. Szczepion to już, powiem ci, chłopie, w czwartą gęstość wchodzi. Nie, bo z Wireziakiem tam. No bo Wireziak do mnie w jednym momencie. Właśnie. A bo ja mam go spotowany, dobra, sorry. No co tam? Desant na Borneo, kurwa, no wiedziałem, że będzie desantować się. Ale mam, chłopie, rozkminę, żeby ich dojechać, tylko musiałbym zmienić template. Zamiast tych dwóch antyerów musiałbym tu wstrzelić dwa medy i kolejny desant leci gdzie? Serio? Znowu mi desant na robią? Na Sebastopol. Strzelisz, ja dywizję sobie na froncie trenuję z Niemcem. Kałach Rusek 2019. Ja ci powiem, Kałach, że jak patrzę na te attrition, co mają na rzekach, to nic tylko zrobić Bagrationa. Ogromne attrition mają, ja się zastanawiam nad Bagrationem, ale to... Ja się nie wiem, bo oni tylko trzymają 11 dywizji w Smoleńsku. Powiem tak, jak będzie D-Day, to ja robię Bagrationa, w sensie jak zdobędziecie coś w Europie, to ja zrobię dopiero Bagration. Bo to jest odcinek pod tytułem Ściana Stalina. Smoleńska Ściana Stalina. Taki będzie tytuł nosił ten odcinek. Ja ich wypchałem stąd. To właśnie widzę, że i teraz wiesz co śmieszne? Ja nie wiem, czy nie robić ofensywy czasami. Jak wy macie D-Day, to połączcie się, musicie się jakoś połączyć. Ej, Niemcy panikują chyba. Czekaj, czy to jest dobry moment na atak? Wspaniały no, moment się, na atak. No, myślę, wydaje, że tak, bo oni tu mają 30 dywizji na kratkę, to wiesz. No, 20. Widzę, że oni są naprawdę spanikowani, stary, bo... Bo się D-Day udał. Tak, ale tutaj, Szczepion, do przodu podczas buzgry masz puste prowincje, masz czołgi, właśnie, to atakuj, właśnie, ruszaj, masz... Szczepion. Musisz ruszać, nie? Tylko przypisz sobie to wszystko pod jakąś jedną armię, bo masz ze cztery fronty ustawione, więc... Tak, wiem. Czekaj, chłopie, odetnę ich na tym, odetnę ich na Kaukazie. Oby mi się na froncie nic nie zmieniało, ale odetnę ich na Kaukazie, może mi się weź udać... Weź tu dół atakuj. Nie mów mi, że im całą armię odetnę. Patrz tu, Sycylię. Patrz Sycylię? Ja pierdolę. Nie, chyba się nie utrzymają. Tak. Jest! Dobra. Parę dywizji Marines. Ale patrz na Sycylię, Kałach. Kościół, parę dywizji Marines na Kaukazie poszło spać teraz. O Jezus. Zostań tym Marines. Koba, nie ruszaj się. Na spokojnie, wiem. No, nie ruszaj się tym Marines. Dobra. I teraz ich róbcie. Teraz ich róbcie na easy, na tej ładnie. 19 piechoty usuwają dywizję, ale jeszcze 5. Nieważne, jak usuną, to mi się nie stanie. Ale jeszcze 5 tanków. Znaczy, no wiesz, to było założenie, że oni mają dominację w powietrzu. No.
A musi ci piechota pomóc, zejść atakuj? Ja będę planował się, ja już będę jechał na straty, za niedługo wrzucam pełen pobór i po prostu uaktywniam plan. Zobaczymy, co się stanie. Na Włochach się nie możemy przebić, no widzę jakoś świat, ale coś powoli idzie, więc... Znaczy, no, tak. Włochy usunął dywizję w tym momencie. Lol? No. Co? Czemu? On już tak wszystkie? Ja. Kurwa, on ma... Moje mediumy tam stoją. Ej, tam tylko twoich 11 na bramie. Dobra, to weź zajmij. Koba, gdzie my się... Tam jakieś jeszcze w ogóle dywizje węgierskie. Cały front, kurwa, wschodni się wycofa pod Perlę. Koba, zwierzaku, naucz się grać bez exploitów, siema. Co? Jeny, jakie rage tutaj już lecą. O, nie wiem. Jeden, towarzyszu, powiem ci tak, aliantom zawsze, pluj w mordę, tylko Armia Czerwona wyzwoli Europę. Ej, Sorek krzyknął, Koba, zwierzaku, nie graj na exploitach i wyszedł. A teraz kto pierwszy do Berlina? Bo ja właśnie lecę już do Monachium, nie wiem. Powiem tak, cała Armia Czerwona właśnie napierdala na Berlin. Ja nie wiem, czy to zatrzyma cię. Widzisz z drugiej strony, co się dzieje? No widzę, alianci też napierają na Berlin. Nie, to nie jadę do ciebie. Włosi w pewnym momencie doszli do wniosku, że usuniemy sobie dywizję pod koniec Wulpika. I Niemiec zdecydował się robić obronę Berlina na trzech kratkach. Znaczy,